Tym razem jesteśmy na szczupaku. Jesteśmy już z pół godzinki. Ja próbuję na algę. Kudzian już zerwał, tak więc musi porobić. Zrobi, będzie rzucał razem ze mną. Zobaczymy, może coś się uda. Ale z naszym ostatnim szczęściem się uda zerwać. Więc idę kawałek dalej, gonię Pudziana, bo ten to nie do przodu jak szalony, ale w sumie ma rację, nie ma co czekać. Parę rzutów i trzeba iść dalej, bo trzeba po prostu jej szukać chyba, tak nam się wydaje. Będziemy próbować po prostu chyba więcej miejsc niż dłużej siedzieć. Co tam Pudzian? Pogonił? Czyli siedzą. Po moim rzucie się płotki skuszyły. Tam pod łódką? Chuj jeden. Nic. Trzeba próbować. Pudzian walczy. Ja zrobiłem małą przerwę. Troszkę zimno w ręce, ale znów szczupaki gonią, ale brać nie chcą. Rzucamy, może tego, rzucamy spinningiem, płotki się płoszą, szczupak goni, atakuje je, ale nie chce uderzyć w żaden spinning znasz ode mnie czy od Pudziana. Nic nie biorą. Po prostu są to specjalisty, tak zwane. Gonić gonią, żerować żerują, bo widać, ale nie chcą do kamery po prostu nic wziąć. Nic, próbujemy dalej. Wędkarz czy kusol? Kusol czy wędkarz? Jasne, że wędkarz, bo to Pudzian. Ja jestem kusolem, bo spinninguję i mam płotkę jeszcze założoną na haczyk. O! O! To jest metoda! Nowy sezon 2021. Alga i doczepiona płoć. Zmiana i nic nie przynosi ta zmiana. Pudzian już idzie zmarnowany, widzę, ręce opuszczone. Na początku jeszcze szedł dosyć żwało przy zmianie miejscówki, a teraz już widzę, że... Powiedz coś, Kamil, co się dzieje? Nic się nie dzieje właśnie. O, to się nie... Nie jest problem. Że nic się nie dzieje? Damy radę, może tu coś wyskubamy. Są, nie? Bo widać, że gonią, nie? Ale co? Widać. Ławeczka. Tu spróbujemy trochę. Jak nie, to będziemy wracać w drugą stronę i może jeszcze gdzieś indziej podjedziemy. Zobaczymy. Łowca. Nic, nie wiem, tak, no chyba widać. Kolejna miejscówka, nic nie bierze. Wracamy z powrotem na te same stare, gdzie byliśmy.
Może jeszcze się coś uda i nie wiem, będziemy kombinować. Proszę, jedyne co potrafię dzisiaj złowić to... No już drugi taki przypadkiem złapany. No cóż, może go zaraz zostawię, tak i tak będę rzucał. O, żywce są. O, pogonił właśnie, o, patrzcie. Patrzcie jak pogonił. Nie wiem czy było widać, ale chyba tak. Widzicie? Gonić goni, ale nie chcą brać w ogóle. Gnoje jedne. A tam pudzion. Walczy ostro. Kolejna i kolejna miejscówka. Tak wygląda. Już kurde, nie wiem, piąta, dziesiąta z kolei. Ale dalej nic nie bierze. Wenteczka, pudzion rzuca. Ja tylko weszłem, żeby nagrać jak wygląda. Bardzo mi się podoba miejscówka. Ale co z tego? Może być ładnie, jak ryb nie ma. Mają być ryby. Nie, pudzian? Co ma być? Miejscówka ładna, czy ryby mają być? To i to. To i to? Na razie to dupa. Dupa blada na razie. Nic. Mamy, pudzian złapał na żywo do kamery. Zarąbiście. Ekstra. Dasz rady go sam? Mi też próbował wziąć, ale nie wziął, stałem tam z boku. A Kamil rzucił w moją stronę i wziął mu. Wziąłem normalnie, jak przywalił. Na żłowca. Kamil, tu masz. Trzymaj. A. Zajdź mu pod te. Nie bój się. Nie, chcę gumę wyciągnąć. A. Chcę otworzyć ten. A jak mu pod skrzelarz, to otworzy. Dokładnie. Świeraj. Dawaj, gnojo. Malutki. Malutki, ale grubiutki. Co, styczniowy? Pierwsza ryba w nowego sezonu, co? Pierwszy. Druga. A, o konia. No, fajny. Malutka, fajny, ale... ciemny, nie? Patrz, co ma na grzbiecie. Od ataku większego chyba. Nie? Tak, raczej na pewno. Są tu kurwy. Konie pewnie. No. Ekstra. Dobra, jakie zdjęcie i do wody. Sprawdził całkowicie. Jeszcze tak. Coś tam może z nim być. Tak się kończą gumy po spotkaniu ze szczupakiem. Ryby i po rybach. Popołudniowy wypad się zakończył. Czas uciekać do domu. Co złapaliśmy? Szczupaczka małego. Dzięki tobie uratowałeś honor. Weźmiesz podbierak? Uratowałeś honor, bo kurde, już myślałem, że będzie poracha dzisiaj. Nic. Lecimy do domu. Może jeszcze wieczorem wyskoczymy na jakiego sandacza, ale zobaczymy jak to z pogodą będzie, bo już zaczyna się trochę niszczyć, pieprzyć. A nic, na razie trzymajcie się, a my uciekamy.